Bardzo dobre tempo pracy, dobra organizacja i umiejętność pracy w grupie, czyli pracowite pszczółki. Nic zatem dziwnego, że zasługują na wielki podziw i swoje święto. Pszczelarze doskonale wiedzą, czego można się od pszczół nauczyć. Wymieniając swoje doświadczenia, spostrzeżenia, już po raz 9 wzięli udział w świętokrzyskim Święcie Pszczoły. Święcie, które z roku na rok obchodzone jest coraz huczniej. Koło to miało taki zasięg lokalny, może o zasięgu wojewódzkim, albo tutaj, bo przecież Lubelszczyzna jest niedaleko. To przyjeżdżała mała grupa, ale w tej chwili śmiało mogę powiedzieć, że nie przyjeżdża tutaj cała Polska, ale i goście z zagranicy. Wystarczy tylko wyjść na płytę wystawców, gdzie widać, no, że wszyscy producenci sprzętu pasiecznego w Polski są tutaj, właśnie tutaj. Jest to święto pszczoły, świętokrzyskie święto pszczoły. Pszczelarze co roku już od 9 lat spotykają się w tym właśnie miejscu. Tu stwierdziliśmy nawet dziś, że miejsce to się sprawdziło i należy to kontynuować. Kto by nie był, po prostu ma to być dla potomnych. Tegoroczne dożynki pszczelarskie trwały 3 dni. W sobotę z udziałem ponad 200 pszczelarzy z Ukrainy, Węgier, Słowacji i Polski odbyła się konferencja poświęcona wykorzystywaniu produktów pszczelarskich w medycynie i kosmetologii. Z każdym rokiem. Wszyscy więcej ludzi. Zwracają się za pomocą do Bożej komachy bżilki. Komachy pszczoły. Ця Божа комаха надає людям здоров'я. Вона надає здоров'я людям. І її продукти, особливо маточне молочко, її продукти, трутливе молочко, влащиве млечко трутове, млечко матечне, пилок, пежга і яд пшелий. Це дуже корисні речі для людського організму. То сон дуже корисні продукти для організму чоловіка. І мед – це чудо природи. І мед – то чудовність природи. І як людство буде більше вживати мед і пчолопродукти, воно не буде хворіти. І якщо люди будуть використовувати продукти пчеларські в'єнці, то не буде хворувати. І наші лікарі приїхали поділитися своїм досвідом. Наші лікарі приїхали ще з України, щоб обмінитися досвідченням з вашими лікарями і давати в'єнці інформації про апітерапію на Україні. Конференція скерована не тільки для пчелярів, є практиків чи до консументів м'єду, продуктів пчелих. Продукт пчелих широко розумів, я то мовив вчесній, що то не тільки м'єд, але продукти, пивек, п'єжга, прополіс, воск, от склепіни того воску. О тим ще мовив і zastosowaniu przy chorobach nowotworowych. O tym profesor Stojko z małżonką na ten temat. Temu będzie poświęcona ta konferencja dzisiaj. Podczas 9. Świętokrzyskiego Święta Pszczół przez 3 dni na Bałtowskiej Okręglicy kilkudziesięciu wystawców prezentowało swoje produkty. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje sprzętu pszczelarskiego. Mamy tak naprawdę asortyment od A do Z, czyli głównie dla pszczelarzy, czyli począwszy od małego dłutka po duże linie technologiczne. Całość drobnego sprzętu potrzebnego, również bardziej specjalistycznego do wychowu matek, inkubatory do wychowu matek, ale też mamy na swoim stoisku dział taki, na którym mamy kosmetyki, produkty związane z pszczelarstwem, mydełka miodowe z różnymi dodatkami produktów pszczelich, z pyłkiem, z mleczkiem pszczelim. Także te wszystkie rzeczy dla otoczki, że tak powiem, pszczelarstwa również. W niedzielę, 3. dnia imprezy odbyły się dożynki gminne. Wójt gminy Bałtów z rąk starostów odebrał bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż. Dziękowano rolnikom za ich codzienną pracę i trud. Ta tradycja, ten taki lokalny wyraz, można powiedzieć niemal osobowy wyraz patriotyzmu i przywiązania do ziemi jest uwidoczniony właśnie w takim spotkaniu, w takim święcie dożynkowym. I cieszę się niezwykle, że udaje nam się takie święto organizować wraz z pszczelarzami. Od paru lat to jest święto połączone, ale zarówno miód, jak i chleb są dobrem i wynikiem pracy i troski człowieka. I wspólnie dziękujemy za obfitość tych plonów.
towarzyszy dożynkom taki festyn pszczelarski. Świętują rolnicy gminy Bałtów, gminy wchodzącej w skład powiatu ostrowieckiego i świętują pszczelarze, czyli to jest podwójne takie święto. Jako parlamentarzysta ziemi ostrowieckiej ja dostrzegam tą ogromną pracę, ciężką pracę, którą wykonują rolnicy i pszczelarze. Przyjechałem tutaj, aby pokłonić się przed nimi, aby im wyrazić słowa uznania i ogromnej wdzięczności za ich trud, bo przecież bez tej ich pracy nie byłoby tego naszego chleba powszedniego i na pewno żyłoby nam się znacznie trudniej, znacznie biedniej. Ten rok dla rolników nie był łatwy. Rok jest wyjątkowo ciężki, warunki pogodowe nie rozpieszczały nas. Wtedy, kiedy następował wzrost roślin, zbóż, była bardzo upalna i sucha pogoda. Straty ogromne są w polskim rolnictwie, ale mam nadzieję, że mimo tego uda się jakoś przezwyciężyć te problemy. Członek zarządu powiatu ostrowieckiego, radny reprezentujący gminę Bałtów Hubert Żądło ubolewa, że rolników z roku na rok ubywa, zwłaszcza tych z małych gospodarstw. Spowodowane to jest, myślę, trudną sytuacją w rolnictwie, trudną sytuację w małych i średnich gospodarstwach, bo o ile duże gospodarstwa jakoś sobie poradziły po wejściu do Unii, to jednak małe i średnie gospodarstwa jeszcze tak bazują na skraju upadłości. Dożynki pszczelarskie i dożynki gminne były okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień, a towarzyszyły im występy zespołów oraz biesiada przy miodzie.